Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z nami. Panie Jezu Chryste, Ty dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który skąpiłeś z nieba i daje życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, by go przemienić w swoje ciało. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i odnułeś świat z grzechu. Pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie stworzyłeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Na czas świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim w swoim imieniu, w imieniu księdza Łukasza i księdza Wiesława, którzy posługujemy w tej parafii, aby były to święta wypływające z takiego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, bo ta cała otoczka tych zewnętrznych tradycji to tylko trochę dodatek. Prawdziwa istota świąt zawiera się w tym, że witamy zmartwychwstałego Pana. Jeszcze wszystkim, żeby ten zmartwychwstały Chrystus przyniósł nam radość, prawdziwą nadzieję, która pozwoli zmierzyć się z różnymi trudnościami dnia codziennego, ale też da nadzieję życia wiecznego. I żeby dał nam prawdziwą miłość, żebyśmy mogli się tą miłością dzielić w gronie bliskich, znajomych, przyjaciół, w rodzinie, ale też każdego dnia, kiedy będziemy naśladowali Pana Jezusa. Życzę wszystkim, aby były to święta radosne, dobre, pełne takiego dobrego, Bożego odpoczynku i rzeczywiście przeżyte w takim duchu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bóg zapłać za złożone ofiary. Życzę wszystkim dobrego, radosnego świętowania i na ten czas przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Proszę bardzo, żeby dać swojego życzki.